Cześć, z tej strony Marcin. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat tego, dlaczego pornografia może być jednym z najgorszych i najbardziej niebezpiecznych uzależnień. Przedstawię Wam dzisiaj konkretnie 4 czynniki, które właśnie warunkują to, jak niebezpieczna może być dla nas pornografia. Moi drodzy, zanim przejdę do sedna tego filmu, warto zwrócić uwagę na jeden istotny fakt. Aby wyciągnąć coś z tych informacji, musimy zaakceptować fakt, że pornografia to może być problem. Musimy zaakceptować fakt, że pornografia to jest coś, od czego możemy się uzależnić. To jest pierwsza istotna sprawa, którą musimy zrozumieć na tym etapie. Po co ja to mówię? Słuchajcie, przede wszystkim żyjemy w bardzo znieczulonych czasach. Żyjemy w czasach, w których pornografia stała się czymś zupełnie społecznie akceptowalnym. Wśród mężczyzn panuje przekonanie, że przecież i tak wszyscy oglądają pornografię, więc dlaczego od czasu do czasu z tej pornografii nie skorzystać? Kobiety bardzo często z kolei wychodzą z założenia, że ich facet i tak ogląda filmy pornograficzne, no bo przecież wszyscy to robią, to jest pewnego rodzaju radzenie sobie ze stresem, to jest pewnego rodzaju rozładowanie napięcia seksualnego, więc nie ma w tym nic dziwnego, tak? I słuchajcie, takie przekonanie prowadzi do tego, że bardzo wielu ludzi w dzisiejszych czasach wpada właśnie w pułapkę pornografii. Jeszcze inna sprawa jest taka, że ciężko jest się przyznać przed sobą samym, że ma się z czymś problem. Czy to jest pornografia, czy to jest alkohol, hazard, narkotyki, jakiekolwiek inne używki, nie jest łatwo przyznać się przed samym sobą i powiedzieć sobie: mam problem z pornografią, pornografia zaczęła wpływać na moje życie i jestem od niej zależny, tak? To nie jest coś, co łatwo nam przejdzie przez gardło, dlatego że to w pewien sposób rani nasze ego. Nasze ego, które chce, które chciałoby, abyśmy byli taką czystą osobą, która ma kontrolę nad swoim życiem, a zależność od pornografii właśnie powoduje, że my czujemy brak tej kontroli. Jeszcze wracając na sekundkę do samego społeczeństwa, w którym żyjemy, zwróćcie uwagę na to, jak bardzo w dzisiejszych czasach wszystko ocieka seksem. Instagram, telewizja, wszelkiego rodzaju media społecznościowe w dzisiejszych czasach wręcz ociekają seksem i ocierają się o pornografię. To wszystko powoduje, że ten problem jest zupełnie społecznie niezauważany, jest akceptowany i przede wszystkim bagatelizowany, a to wszystko właśnie wpływa na to, że pornografia jest niezwykle niebezpieczna. Te przekonania, które ma większość ludzi właśnie na temat pornografii, powodują, że od pornografii jest się łatwo uzależnić, z tego względu, że ludzie uważają to za coś normalnego. No dobrze, przejdźmy w takim razie do sedna tego filmu. Pierwszy czynnik, o którym chciałbym Wam powiedzieć, który właśnie warunkuje to, jak niebezpieczna może być dla nas pornografia, to jest przede wszystkim to, że gwarantuje ona natychmiastowy, nieograniczony i bezpłatny dostęp do łatwej, szybko przyswajalnej dopaminy. Tak naprawdę z każdego dowolnego miejsca na świecie, tak długo jak masz dostęp do telefonu i do internetu. Chyba żadna inna używka nie jest tak łatwo dostępna, tak bardzo na wyciągnięcie ręki, jak właśnie pornografia. Zwróćmy uwagę, że w przypadku alkoholu, w przypadku narkotyków, w przypadku jakichkolwiek innych używek, aby zdobyć alkohol, narkotyki, musimy pójść do sklepu, musimy sobie zorganizować to wszystko, i to sprawia, że mamy jeszcze chwilę czasu na odrobinę refleksji. To sprawia, że mamy jeszcze chwilę czasu na zastanowienie, czy to jest dobry wybór. W przypadku pornografii tego czasu nie ma. W przypadku pornografii zazwyczaj, kiedy pojawia się myśl w głowie, działamy impulsywnie. Chwytamy telefon, chwytamy komputer i tak na dobrą sprawę w przeciągu 10 sekund masz przed sobą film, którego szukałeś. Co powoduje, że ten natychmiastowy dostęp, darmowy dostęp i właśnie nielimitowany, jeżeli chodzi o ilość najróżniejszych materiałów, to wszystko sprawia, że pornografia jest niezwykle niebezpieczna i ma bardzo, bardzo duży potencjał uzależniający. Druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to jest brak możliwości przedawkowania, brak limitu. W przypadku alkoholu, w przypadku narkotyków, ten limit wyznacza dawka, czy to alkoholu, czy różnego rodzaju substancji. Jeżeli my tę dawkę przekroczymy znacznie, no to wpłynie to bardzo negatywnie na nasz organizm, możemy zrobić sobie krzywdę, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jakichś zapaści, czy nawet do śmierci. W przypadku pornografii nie ma tak naprawdę limitu.
Możemy konsumować materiały pornograficzne przez godzinę, ale możemy to robić również przez cały dzień i tak na dobrą sprawę jedynym limitem, który tutaj jest, to jest nasze samopoczucie. Z biegiem czasu, z biegiem upływających godzin w przypadku osoby, która konsumuje materiały pornograficzne, to samopoczucie będzie coraz gorsze. To jest związane ze znieczuleniem ośrodka przyjemności w naszym mózgu i tak naprawdę nasz mózg będzie się czuł po takiej sesji jak gąbka. Tak. Karuzela dopaminowa, którą sobie zafundujemy, spowoduje, że po kilku godzinach takiej sesji będziemy się czuć po prostu beznadziejnie. Trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to są mało zauważalne, krótkoterminowe reperkusje w przypadku korzystania z pornografii. Słuchajcie, pornografia w długim przedziale czasu potrafi bardzo, bardzo negatywnie wpływać na nasze życie w wielu obszarach, natomiast w krótkim przedziale czasu robi to bardzo subtelnie, robi to bardzo delikatnie i potrafi w bardzo śliski sposób negatywnie wpływać na nasze poczucie własnej wartości, na naszą koncentrację, na naszą pewność siebie w kontekście relacji z płcią przeciwną, z kobietami, z mężczyznami, jeżeli jesteś kobietą. Pornografia podkopuje nasze poczucie własnej wartości bardzo powoli. Słuchajcie, zilustrujmy sobie to na przykładzie faceta, który stymuluje się, który ogląda materiały pornograficzne, dajmy na to 3 razy w tygodniu po 15 minut. Na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że nie ma przecież w tym nic specjalnie złego. Przecież to jest dla każdego, przecież to jest każdemu potrzebne. Trochę się wyluzować, rozładować stres, napięcie seksualne, nie ma w tym nic złego, tak? Właśnie tego typu podejście przez dłuższy okres czasu może prowadzić do uzależnienia, bo zwróćcie uwagę na to, że takie niby niewinne 15 minut powoduje, że ten facet ma takie poczucie, że nie robi nic złego, ma poczucie, że przecież to robią wszyscy, przecież to jest tylko, aby rozładować stres, aby dać sobie odrobinę luzu po pracy. I właśnie takie podejście i korzystanie z pornografii przez dłuższy okres czasu w ten sposób prowadzi do silnego uzależnienia i do zależności od dopaminy, która aktywuje nasz ośrodek przyjemności właśnie, kiedy oglądamy materiały pornograficzne. Zwróćcie uwagę, że takie stymulowanie się materiałami pornograficznymi kilka razy w tygodniu, nawet w tak niewielkiej ilości, to będzie wpływać na co dzień na tego mężczyznę. To będzie wpływać na jego poczucie własnej wartości. To będzie wpływać na jego poczucie posiadania kontroli nad swoim życiem, a raczej braku tej kontroli. To będzie wpływać negatywnie na jego relacje z jego kobietą albo z kobietami, jeżeli nie ma w danym momencie dziewczyny. To może wpływać negatywnie na jego koncentrację, na jego erekcję i na wiele, wiele innych aspektów w jego życiu. Natomiast będzie to wpływać w tak subtelny sposób i tak delikatnie na przestrzeni tygodni, że ten facet może nawet tego nie zauważyć. Ten facet może oglądać pornografię w niewielkich ilościach przez dłuższy okres czasu i nawet nie zauważać tej zmiany. Dlatego, że ta zmiana jest bardzo niewielka, bardzo subtelna, natomiast na przestrzeni miesięcy i lat ta zmiana może znacznie, znacznie pogorszyć jakość naszego życia. Wreszcie czwarty, ostatni czynnik, o którym chciałbym Wam dzisiaj powiedzieć, to jest możliwość ciągłego zwiększania doznań. Jeszcze raz odwołam się tutaj do alkoholu i do narkotyków, o których wcześniej mówiłem. W przypadku alkoholu, w przypadku narkotyków, te doznania możemy zwiększyć jedynie przez zwiększenie dawki tej substancji. No ale nie możemy przecież zwiększać dawki w nieskończoność, bo doprowadzimy w końcu albo do zemdlenia, albo do jakiegoś wypadku, albo zapaści, albo w skrajnych przypadkach po prostu do śmierci. Więc w przypadku innych używek to zwiększanie dawki jest dużo bardziej niebezpieczne. W przypadku pornografii to zwiększanie doznań następuje przez konsumowanie bardziej stymulujących treści. Następuje przez nowość, przez ten pierwiastek nowości, pierwiastek szoku, który dostarczamy do naszej głowy, który właśnie powoduje, że mózg odbiera to jako coś ciekawego, coś atrakcyjnego i antycypuje, co będzie dalej. Spróbujmy zilustrować to sobie tym razem na przykładzie młodego faceta, młodego, nie wiem, nastolatka, który rozpoczął dopiero oglądanie tego typu materiałów. Może on zacząć od oglądania kobiet w bikini, ale po pewnym czasie tego rodzaju materiały mogą dla tego chłopaka być już mało stymulujące, więc będzie on szukał czegoś mocniejszego, czegoś, co da mu większy baz w głowie, czegoś, co spowoduje, że ta dopamina znów będzie się wydzielać w takiej samej ilości, dlatego że te materiały już tego nie powodują.
Instagram. Więc ze zdjęć kobiet w bikini zacznie oglądać zupełnie nagie kobiety. Z zupełnie nagich kobiet zacznie oglądać lesbijskie porno. W momencie, kiedy lesbijskie porno przestanie satysfakcjonować tego chłopaka, może on szukać czegoś bardziej stymulującego. Może zacząć oglądać seks, hardkorowy seks, w efekcie skończyć na oglądaniu jakichś grupowych orgii, bestialskich scen, które po prostu będą bardzo niszczyć jego spojrzenie na seks i będzie to powodować bardzo negatywne konsekwencje w jego głowie. Słuchajcie, dodam jeszcze, że oglądanie tego typu bardzo hardkorowych, jakichś bestialskich materiałów, to nie jest tak, że ludzie, którzy doprowadzają się do tego stanu, to nie jest tak, że oni właśnie tego szukali, kiedy rozpoczęli oglądanie pornografii. To jest pewnego rodzaju znieczulenie, do którego doprowadzili. Znieczulenie, w którym bardziej lightowe materiały nie dają już pożądanego efektu, więc mózg w celu poszukiwania mocniejszych doznań, w celu tej pogoni dopaminowej, będzie szukał czegoś innego, czegoś, co doda ten pierwiastek nowości, czegoś, co doda ten pierwiastek takiego szoku dla naszego ośrodka przyjemności i właśnie dlatego te materiały z biegiem czasu mogą się stawać coraz bardziej wulgarne i w efekcie coraz bardziej niebezpieczne właśnie dla nas, dla naszego zdrowia psychicznego, dla naszego poczucia własnej wartości, dla naszych relacji z kobietami czy z mężczyznami, jeżeli jesteś kobietą. Tak więc, moi drodzy, mam nadzieję, że te kilka czynników, które Wam przedstawiłem, dadzą Wam pewnego rodzaju refleksję. Mam nadzieję, że dadzą Wam do myślenia. Zachęcam Was właśnie do tego na koniec, abyście pomyśleli sobie chwilę nad tym wszystkim, abyście oddali się takiej refleksji i zastanowili się, jak pornografia wpływa na Wasze życie, czy po sesji oglądania jakichś materiałów pornograficznych czujecie się lepiej ze sobą, czy może ma to na Was przeciwny efekt. Moi drodzy, tyle na dzisiaj z mojej strony. Mam nadzieję, że ten filmik się Wam przysłużył. Mam nadzieję, że ten filmik będzie dla Was użyteczny. Jeżeli był, to proszę Was, prześlijcie go jakiemuś znajomemu, prześlijcie go jakiejś osobie, która jest Wam bliska. Być może ten filmik trafi w ręce osoby, która ma problem z pornografią, która chce wyjść z tego uzależnienia i być może te materiały będą w stanie komuś pomóc. Także jeżeli mogę Was o coś prosić, to prześlijcie to dalej. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś wątpliwości albo chcielibyście dodać coś do tego wszystkiego, o czym dzisiaj mówiłem, być może znacie jeszcze jakieś inne czynniki, które właśnie warunkują to, jak niebezpieczna jest pornografia, zostawcie komentarz pod filmem. Jestem ciekaw, jak to z Waszej perspektywy wygląda. No i tyle na dziś z mojej strony. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!